Znajdujemy się w Spale nad rzeką Pilicą. To jest środkowy odcinek rzeki. Rzeka jest tutaj naturalna. Każdą rzekę możemy podzielić na trzy odcinki, które mają pewne cechy charakterystyczne. To jest odcinek górny od źródeł do przejścia rzeki na tereny bardziej płaskie, nizinne. Tam mamy odcinki środkowe i odcinki dolne, to takie przyujściowe, albo uchodzące do większych rzek, albo bezpośrednio do morza. Trzy odcinki rzeki różnią się pod względem parametrów fizyko-chemicznych, pod względem morfologii, a także pod względem parametrów biotycznych. Począwszy od odcinka górnego, gdzie jest dość duży zwykle spadek terenu, dlatego że źródła zwykle są na terenach albo wyżynnych, albo górskich. Tak? Woda płynie bardzo szybko, w związku z tym oddziaływuje na materiał, po którym płynie, co powoduje, że tam mamy do czynienia z osadami o charakterze kamienistym albo żwirowym. Jest bardzo szybki prąd wody, ona szybko się przemieszcza, co daje taki efekt, że po pierwsze jest mocno natleniona i jednocześnie zwykle dość zimna. Następnym tym odcinkiem jest środkowa część rzeki i ona charakteryzuje się tym, że w związku z tym, że teren jest bardziej płaski, rzeka zwalnia. Tak? Mogą się wytworzyć warunki do istnienia w niej roślinności i bardzo zróżnicowanych różnych siedlisk. W odcinkach dolnych, które są już rzekami bardzo szerokimi, dominującą taką formą siedliska jest nurt rzeki, tak? I niewiele w zasadzie jest roślinności takiej przybrzeżnej. I w rzece naturalnej jest tak, że znajduje się tu wiele różnych mikrosiedlisk, które powodują, że rzeka jest bardzo atrakcyjnym miejscem do zasiedlenia. Kryje się tu wiele zakamarków, wiele możliwości. Im bardziej te siedliska w obrębie rzeki są różnorodne, tym mamy do czynienia z większą różnorodnością gatunkową. Jeżeli rzeka jest uregulowana i te habitaty są zniszczone, wówczas ta różnorodność jest znacznie, znacznie mniejsza. Ja mam propozycję, może zejdziemy nad rzekę i zobaczymy ją z bliska. Trzy odcinki rzeki, górne, środkowe i dolne, to trzy całkowicie różne warunki do życia. Z tymi trzema odcinkami rzeki związane są inne zespoły zwierząt. Tak, w każdym z tych odcinków można wyróżnić inne zgrupowania zwierząt. Dla odcinków górnych charakterystyczne są zwierzęta takie jak chruściki czy widelnice. Dla odcinków środkowych grupami dominującymi zaczynają być jętki, ale także niektóre muchówki. Natomiast w tych odcinkach, które są już tymi odcinkami wolno płynącymi, o bogatych osadach dennych, o bardzo takim organicznym podłożu, zaczynają dominować muchówki z rodziny ochotkowatych. Znając wymagania siedliskowe organizmów rzecznych, możemy wnioskować o tym, jakie warunki na podstawie obecności lub braku tych organizmów w rzece panują, a to przydaje się do tak zwanego biomonitoringu. Na czym polega ten biomonitoring? Rzecz oczywiście polega na tym, że każdy organizm ma swoje wymagania. Niektóre z tych organizmów mają te wymagania szerokie, niektóre bardzo wąskie. Te organizmy, które reagują na wąski zakres różnych parametrów, bardzo dobrze można wykorzystać jako wskaźniki jakości tego, co dzieje się w rzece i w jakim ona jest stanie. Najczęściej są to gatunki, które reagują bardzo szybko na zmiany zawartości
tlenu czy zmianę temperatury. I system monitoringu w zasadzie polega obecnie na tym, że poszczególnym zgrupowaniom zwierząt przypisuje się pewne cechy czy pewien poziom jakości środowiska rzecznego. Do środkowej pilicy powracają widelnice i jętki. Woda staje się coraz bardziej czysta. Czy jest na tyle czysta, że Pan odważyłby się jej napić? Tak, w zasadzie, no, jeśli wiem, jakie tu zwierzęta żyją, jeśli dla nich te warunki są właściwe, to tak naprawdę nie ma żadnego problemu, tak? Ona jest przejrzysta. Jest zdecydowanie w smaku takiej wody jak woda mineralna z butelki, także wszystko z nią jest w porządku. Ja też spróbuję. Proszę bardzo. Warto chronić naturalny charakter rzeki nie tylko dlatego, że zapewnia ona bogactwo siedlisk, a to powoduje, że rzeka jest zasiedlona ogromną różnorodnością gatunków, ale również dlatego, że my ludzie korzystamy z tej rzeki jako źródła wody pitnej. Im bardziej naturalna rzeka, tym lepiej, tym efektywniej przebiegają procesy samooczyszczania i tym my, użytkownicy, mamy się lepiej. Tak, to tak naprawdę zachowanie całego tego siedliska, jakim jest rzeka, razem ją z doliną, ona ma różne funkcje, począwszy od samego funkcjonowania przyrody, czy przez funkcje rekreacyjne, tak, ale przede wszystkim przez to, że rzeka naturalna, no właśnie tak naprawdę jest źródłem wody dobrej jakości, tak, z której można później korzystać bez obaw, że jest ona niewłaściwa czy zatruta. Czego my byliśmy przykładem? Napiliśmy się i wciąż żyjemy. Tak.